Wyborów nie wygrywa się twardym elektoratem. Żeby zostać na przykład prezydentem albo uzyskać parlamentarną większość, trzeba nie tylko zmobilizować swoich wyborców, ale także przekonać do siebie wyborców niezdecydowanych, niegłosujących, wyalienowanych, zmiennych, kapryśnych. Tacy wyborcy są szczególnie istotni w warunkach politycznej polaryzacji. Wtedy, kiedy między biegunami politycznymi nie ma żadnych przepływów elektoratu, albo są one znikome, tak jak ma to miejsce obecnie na polskiej scenie politycznej. Bo gdy nie można przekonać do siebie wyborców konkurencji politycznej, no to pozostaje, prócz oczywiście mobilizowaniem takim skrajnym swoich wyborców, pozyskiwanie tych, którzy są niezdecydowani albo do tej pory niegłosujący. To oni przeważają szale zwycięstwa na jedną ze stron. W Polsce mamy do czynienia z wysoką absencją wyborczą. Duża część Polaków w ogóle nie interesuje się obszarem politycznym i stąd nie chadzają na wybory. Wprawdzie najwyższa frekwencja w wyborach w Polsce wyniosła niemalże 99%, ale rzecz działa się w roku 1980, czyli jeszcze za PRL-u, a wówczas i wyniki wyborów, i wyniki frekwencyjne były zafałszowywane, więc akurat tego wyniku frekwencyjnego nie możemy brać za dobrą monetę. W wyborach wolnych i demokratycznych najwyższą frekwencję osiągnęliśmy w roku 1919, powyżej 75%, i tego rekordu z wyborów do Sejmu Ustawodawczego nie udało nam się pobić do tej pory. W częściowo wolnych wyborach czerwcowych w roku 89 do urn pofatygowało się zaledwie 62% Polaków, a to i tak dużo, zważywszy na to, ilu Polaków decydowało się później już w wolnej Polsce uczestniczyć w elekcjach. Najmniej Polaków zagłosowało w wyborach parlamentarnych 2005 roku, raptem 40%, a najwięcej 4 lata temu w wyborach parlamentarnych 2019 roku prawie 62%. Część Polaków jest trwale niegłosująca, inni zaś głosują raz na jakiś czas. Wiemy, że wszystkie wybory przeprowadzane po transformacji ustrojowej, czyli elekcje, które miały miejsce już w wolnej Polsce, były przegrywane przez te ugrupowania, które najwięcej traciły na demobilizacji wyborców, a wygrywały je te ugrupowania, które najsilniej zmobilizowały swoich wyborców, ten twardy elektorat, ale także niegłosujących i niezdecydowanych. Akcje mobilizacyjne, profrekwencyjne zawsze były niezwykle istotne. Na przykład w wyborach parlamentarnych 2005 roku, kiedy na ostatniej prostej Platforma Obywatelska, rywalizująca wówczas z Prawem i Sprawiedliwością, otrzymała sondaże pokazujące, że jednak palmy pierwszeństwa może dzierżyć PiS, postanowiła tuż przed ciszą wyborczą wysłać do swoich zwolenników SMS o następującej treści: kochani, przegrywamy w najnowszych sondażach, dzwoń, SMS-uj, mobilizuj wszystkich, walczymy do końca o każdy głos. Od powodzenia tej akcji zależy, kto będzie rządzić: Donald Tusk i Jan Rokita. Wtedy Platformie Obywatelskiej ta akcja mobilizacyjna nie do końca się udała, ponieważ wybory faktycznie wygrał PiS. Już 2 lata później, w przyspieszonych wyborach parlamentarnych 2007 roku, ich wynik także był wypadkową mobilizacji, demobilizacji wielkich rzesz wyborców. Frekwencja skoczyła wówczas o 14 punktów, a do urn gremialnie ruszyli młodzi ludzie, zniesmaczeni jakością rządów Prawa i Sprawiedliwości, a według Jarosława Kaczyńskiego zachęceni do udziału w wyborach akcją profrekwencyjną Zmień kraj, idź na wybory. W czasach nam bliższych, w wyborach prezydenckich 2020 roku, dr Andrzej Machowski na łamach Gazety Wyborczej przekonywał, że o wyniku tej elekcji rozstrzygną oczywiście niezdecydowani. Szacował ich grupę na mniej więcej 1 milion osób, z czego około 200 tysięcy miało oddać swój głos na kandydatów marginalnych, a 800 tysięcy było do wzięcia. Wówczas na mobilizację absolutnie zafiksowany był PiS. Na przykład marszałek Sejmu Elżbieta Witek jeździła po Polsce i nawoływała sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, by ci z kolei ruszyli do krewnych, do znajomych, do sąsiadów, do tych, którzy nie chodzą na wybory, by jednak na te wybory prezydenckie poszli i oczywiście, żeby oddali głos na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda jako prezydent pokazał, że jest nie tylko wiarygodny, ale w sposób niezwykle godny
reprezentuje Polskę i nasz naród wszędzie, gdzie jest, dba o polskie interesy. A Jarosław Kaczyński ogłosił nawet stan alertu, który miał być odwołany dopiero po zwycięstwie wyborczym kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli Andrzeja Dudy. I tak faktycznie się stało. Prawo i Sprawiedliwość było skuteczniejsze w mobilizowaniu swoich bądź demobilizowaniu wyborców Rafała Trzaskowskiego. I to Andrzej Duda wywalczył drugą kadencję, wywalczył reelekcję. Także o wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych, tych, które są przed nami, zdecydują ci obecnie niezdecydowani, wahający się albo do tej pory niegłosujący. Ciekawe spostrzeżenia niesie ze sobą raport Wyborcy za jedną listą, Liderzy przeciw, autorstwa profesora Przemysława Sadury i redaktora Sławomira Sierakowskiego. Po pierwsze, kwestia osób, które deklarują, że nie pójdą głosować. Zdanie badaczy, ich poglądy są często pomijane, a niesłusznie, bo przecież może się w końcu okazać, że są to wyborcy do zmobilizowania. Tymczasem okazuje się z badań Sadury i Sierakowskiego, że aż 75% tej grupy wyborców, którzy mówią nie pójdę oddać swojego głosu, ma jednak partię polityczną, która jest bliższa ich sercu niż inne. Tutaj na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość, potem Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Konfederacja i Lewica zagospodarowują kolejno właśnie tych, którzy na razie deklarują, że do wyborów iść nie zamierzają. Także jest kwestia wyborców, którzy byli głosować w 2019 roku, a mówią, że teraz nie pójdą na głosowanie. PiS traci tutaj 36% stanu swojego posiadania, a opozycja 30%. Obie strony mają o co walczyć, ale to jednak PiS ma rezerwuar większej liczby potencjalnych głosów do odzyskania. Ich ponownemu zmobilizowaniu służy nowelizacja kodeksu wyborczego, bo badacze wskazują, że utworzenie większej liczby lokali wyborczych w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich, służy tak naprawdę wytworzeniu społecznego przymusu głosowania. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość doskonale zdaje sobie sprawę, że w takich niewielkich środowiskach decyzje wyborcze mogą mieć charakter kolektywny, to znaczy patrzymy na to, co robi sąsiad, czy w ogóle idzie na wybory. Jeżeli ten sąsiad idzie, a w dodatku pojawia się transport, który ma nas zawieźć do tego lokalu wyborczego, to jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby także wsiąść do tego autobusu, autokaru i też pojechać zagłosować. I to zdaniem Sadury Sierakowskiego właśnie jest obliczone na to, żeby zwiększyć głosowanie wśród tych, którzy mogą popierać Prawo i Sprawiedliwość. Po drugie, kwestia rozczarowanych, zniechęconych, obrażonych, czyli tych wyborców, którzy w 2015 i w 2019 roku głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale potem z różnych przyczyn od Prawa i Sprawiedliwości odpłynęli, najczęściej z przyczyn ekonomicznych, są rozczarowani na przykład sytuacją gospodarczą naszego kraju albo wysokością inflacji. Także są rozczarowani stylem sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, na przykład nepotyzm im się nie podoba albo korupcja polityczna. W ogóle nie ma w tej grupie osób, które byłyby rozczarowane Prawem i Sprawiedliwością ze względu na to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło i robi w obszarze praworządności. Ta sprawa tych wyborców w ogóle nie dotyka, nie dotyczy, nie obchodzi. Ale co ciekawe i co pokazał ten raport, ci wyborcy obrażeni aktualnie na PiS są obrażeni na PiS warunkowo i odwoływalnie. To znaczy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zrobi coś, co zyska ich aprobatę, albo też bardzo przestraszy ich opozycją i groźbą tego, jak będą wyglądały rządy opozycji, to ci wyborcy mogą bardzo prędko do Prawa i Sprawiedliwości wrócić i na PiS, na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości zagłosować. Dlatego PiS robi co może, żeby także straszyć tych zniechęconych, obrażonych wyborców opozycją właśnie. Dowiadujemy się, że jeżeli opozycja weźmie władzę, to będzie chaos. Polska straci suwerenność i niepodległość. Polakom zostaną odebrane wszelkie przywileje socjalne. Zostaną zawieszone na kołku wszelkie programy pomocowe, na przykład 13, 14 emerytura czy program 500+. W ogóle będą działy się straszne rzeczy, będzie progresywna rewolucja obyczajowa, zostaniemy pozbawieni tożsamości narodowej, a potem wszystko się rozsypie. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że taką narodową
narracją właśnie sprawi, że strach przed rządami opozycji będzie wśród tych zdemobilizowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości silniejszy niż zniechęcenie do Prawa i Sprawiedliwości czy rozczarowanie PiS-em. Wyborcy niezdecydowani nie raz i nie dwa przesądzali o wyniku wyborów. Spójrzmy na rzecz historycznie. Na przykład wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1948 roku. Z jednej strony Harry Truman, kandydat Partii Demokratycznej, z drugiej Thomas Dewey, kandydat Partii Republikańskiej. I sondaże na 2 tygodnie przed elekcją dawały tak wielką przewagę kandydatowi Partii Republikańskiej, że ośrodki badania opinii publicznej zawiesiły swoją działalność na kołku. Stwierdzono, że nie ma sensu kontynuować sondaży, ponieważ zwycięstwo republikanina jest niemalże stuprocentowo pewne. Jednakże te same badania wskazywały na dużą grupę wyborców niezdecydowanych, których nie doceniono, a których z kolei docenili sztabowcy Harry'ego Trumana i do nich skierowali swój przekaz polityczny na ostatniej kampanijnej prostej, jak się okazuje, w skuteczny sposób, bo ostatecznie to Harry Truman wygrał wybory w 1948 roku. A oto pupilek Wall Street, republikanin Dewey, przeciwnik porozumienia ze Związkiem Radzieckim, orędownik trzeciej wojny. Jest w doskonałym humorze. Nie przeczuwa jeszcze, co przyniesie głosowanie. Zwyciężył Harry Truman, który w swych ostatnich przemówieniach zrzucił na republikanów odpowiedzialność za ustawy antyrobotnicze i zapowiedział, że będzie walczył o porozumienie międzynarodowe i pokój. Idea Roosevelta dała zwycięstwo Trumanowi. Na marginesie jedna z gazet, Chicago Daily Tribune, która miała sympatie republikańskie, tak bardzo już chciała świętować zwycięstwo swojego kandydata, że ogłosiła jego zwycięstwo i zaczęła drukować się z taką właśnie informacją jeszcze w trakcie liczenia głosów, kiedy z kolei Harry Truman jechał ze swojego domu w Missouri do Waszyngtonu i zatrzymał się na stacji kolejowej w St. Louis, aby pozdrowić wiwatujące na jego cześć zgromadzone na peronie tłumy, to ktoś podał mu do ręki właśnie tę gazetę z czołówką ogłaszającą zwycięstwo jego konkurenta. Truman podniósł ją wysoko do góry i szeroko się uśmiechnął. Co ciekawe, właśnie po tych wyborach analitycy i badacze sformułowali takie prawo wynikające z konformizmu społecznego, że bardzo często wyborcy niezdecydowani, o ile na ostatniej kampanijnej prostej nie wydarzy się nic spektakularnego, co skieruje ich sympatie wyborcze w kierunku konkretnej strony, konkretnego kandydata, to bardziej są skłonni głosować na obecnie rządzących niż tych, którzy pretendują dopiero do władzy. Wracając nad Wisłę. Złym prognostykiem dla ugrupowań opozycyjnych jest mała wiara ich elektoratów w zwycięstwo wyborcze. Na przykład 1/5 wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że jesienne wybory parlamentarne wygra PiS. Aż 38% wyborców Lewicy uważa, że to Jarosław Kaczyński będzie jesienią górą. Tymczasem sympatycy Jarosława Kaczyńskiego w aż 85% uważają, że należą do zwycięskiego obozu. Co ciekawe, takie przekonanie może generować dwa krańcowo różne efekty. Może świadczyć o skali mobilizacji tego obozu, że wyborcy Jarosława Kaczyńskiego gremialnie pociągną do urn wyborczych, ale może też ten wynik oznaczać taką sytuację, że wyborcy PiS-u, będąc przekonanymi o tym, że zwycięstwo jest w kieszeni, że jest niemalże pewne, nie poczują się zobligowani, żeby PiS-owi w tym zwycięstwie dopomóc i po prostu zostaną w domach, bo po co fatygować się do urny wyborczej, skoro wiadomo, że trzecia kadencja jest na wyciągnięcie ręki. Z pewnością Prawo i Sprawiedliwość, moje ugrupowanie, sobie poradzi. Tak mogą myśleć wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Jak będzie, zobaczymy, ale z literatury przedmiotu, ale także z praktyki politycznej wiemy, że na tej ostatniej prostej mogą wystąpić też różne inne zjawiska, na przykład efekt kuli śnieżnej, kiedy to wyborcy niezdecydowani przyłączają się na ostatniej prostej do lidera sondaży, ponieważ chcą uniknąć poczucia straconego głosu, wolą być w zwycięskim obozie, albo
underdog efekt, czyli taka sytuacja, że kiedy kandydat albo ugrupowanie słabnie w sondażach, to jego sympatycy, zwolennicy ruszają na pomoc, wręcz rzucają się na pomoc i wówczas to ugrupowanie, ten kandydat zaczyna odrabiać straty. Albo momentum efekt, kiedy to wyborcy zaczynają przerzucać swój głos na ugrupowanie, które zaczyna szybko rosnąć w sondażach. To wszystko pokazuje, że tak naprawdę dziś wynik jesiennej bitwy o parlament jest tak naprawdę wciąż wielką niewiadomą.